Cześć, witajcie ponownie. Kilka dni temu zapowiedziałem, obiecywałem, że zrobię poradnik, jak skonfigurować Preparda. Jak skonfigurować Preparda w wersji 4.5 dla różnych możliwości komputera, na jakie opcje zwrócić uwagę, na jakie nie. To będzie ten zapowiedziany poradnik. Jeśli oglądacie moje live'y co jakiś czas, to pewnie zwróciliście uwagę na to, że takie poradniki już się gdzieś tam pojawiały, już były fragmentami tych dłuższych live'ów, gdzie w trakcie lotu omawiałem różne opcje, ale problem z tymi poradnikami jest taki, że trudno do takiego poradnika zrobionego w trakcie lotu, trochę na szybko, trochę odpowiednio do pytań, które się pojawiały na czacie, gdzie nie omawiałem wszystkich ustawień, całej konfiguracji, tylko skupiałem się na pojedynczych kwestiach. Trudno później się odwoływać i odsyłać ludzi, którzy mają problem z jakimiś ustawieniami. Dlatego dzisiaj kompleksowy poradnik, przejdę przez wszystkie opcje Preparda i mam nadzieję, że tym, którzy próbują ustawić Preparda 4.5, tym osobom trochę to pomoże. Cześć Kuba Lotnictwo, hej! I jeszcze muszę Was oczywiście przeprosić za to, że trochę się spóźniłem z tym live'em w porównaniu z tym, co zapowiedziałem. Sieć mi zrobiła jakiegoś psikusa. Ja tutaj siedzę i mówię do Was, mówię do mikrofonu od 20 minut. Niestety nie patrzyłem na okno YouTube'a, patrzyłem na czat, który mam w osobnym oknie, na którym się nic nie działo, co mnie trochę dziwiło. I nie patrzyłem na okno na YouTube'a, na którym się nic nie działo. Okazało się, że zamiast streamować, ja po prostu nagrywam. Nagrywam to gdzieś na YouTubie i nawet nie wiem do końca gdzie. Mam nadzieję, że dzisiaj ten live przebiegnie bez problemów. Moje łącze dzisiaj jest trochę niestabilne, dlatego też czekałem z tym live'em do późna. W tej chwili wygląda, że będzie ok, więc robimy. Zacznijmy od takiej kwestii organizacyjnej. Jeśli macie Preparda w wersji 4.5 z hotfixem, to ten poradnik jest dla Was. Jeśli macie Preparda wcześniejszego, to sugeruję zaktualizować go do wersji 4.5 z hotfixem i w ogóle się nie bawić tymi starszymi wersjami. Jeśli szukacie w sieci jakichś poradników, to zawsze zwracajcie uwagę na to, do jakiego symulatora, do której wersji dany poradnik jest. Do dzisiaj dostaję takie wiadomości, w których ktoś mi przysyła do sprawdzenia swój Prepared CFG, a ja w nim znajduję na przykład HiMemFix, czyli tweak, poprawkę dla FSX-a. I to właściwie dla FSX-a bardzo starego, bo już w Steam Edition to nie było potrzebne. Nie korzystajcie, i tu naprawdę Was przestrzegam, nie korzystajcie z poradników do FSX-a. Nie korzystajcie nawet z poradników do Preparda pierwszego, drugiego czy trzeciego. A Prepared się zmienia dynamicznie i tutaj sytuacja jest coraz lepsza. Ale też zmienia się troszkę działanie niektórych funkcji. Niektóre są zarzucane, inne albo ze względu na politykę Preparda, albo ze względu na politykę deweloperów, którzy zmieniają techniki tworzenia scenerii, się będą zmieniały. Cześć Antek, dzień dobry. Kuba, czy mogę wyjaśnić, czemu masz nocne tekstury ziemi w dzień i na odwrót? Nie mogę ci tego wyjaśnić, ponieważ nie wiem. Trafiałem ten problem kilka razy, za każdym razem udało mi się go rozwiązać, ale nigdy tego problemu nie rozwiązywałem w sposób, który byłby łatwy do opisania i nigdy sobie go też nie udokumentowałem. Po prostu robiłem debugowanie Prepara, odtwarzałem konfigurację od podstaw i działało. A tak, żeby powiedzieć, w którym miejscu ten błąd się pojawia, niestety nie jestem w stanie. Aha, co do czatu, dzisiaj nie będę specjalnie wchodził w interakcję z czatem. Będę omawiał te kolejne opcje konfiguracyjne w Preparze i tylko od czasu do czasu będę zaglądał na czat, żeby się odnieść ewentualnie do pytań szczegółowych do tego, co właśnie powiedziałem, ale będę starał się jednak skupić na omawianiu opcji Preparda. Jesteśmy w tej chwili nad Niemcami, nad scenerią Orbexu. To jest Germany North, w okolicach lotniska Magdeburg-Kochstadt. To lotnisko przed nami, widać światła Papi. I wybrałem tą scenerię dlatego, że to jest jedna z cięższych scenerii, jakie posiadam. Jednocześnie to jest sceneria landklasowa,
taka bardzo klasyczna, więc tutaj miałem nadzieję, że uda mi się pokazać przynajmniej w kilku miejscach, jak różne zmiany konfiguracji wpływają z jednej strony na wygląd scenerii i na scenerii land klasowej, to jednak znacznie lepiej widać, i jak wpływają na obciążenie. To jest taka sceneria, która nawet przy moim bardzo mocnym komputerze jest w stanie obciążyć ten komputer trochę mocniej niż bym chciał. Cześć, Kcinek, dzień dobry. No, a teraz przejdźmy już do samej konfiguracji. World General. Najpierw ta najbardziej nudna część konfiguracji, czyli Options, Application, Pause on Task, Switch. Opcja, która działa najczęściej w misjach, jeśli w misji zmienia się zadanie, jeśli w misji przechodzimy do kolejnego etapu, symulator się zatrzyma. Z jakiegoś powodu czasami mi się to aktywowało również w normalnych lotach, we Free Flight, dlatego odznaczam. Odznaczam na wszelki wypadek. Prompt on exit. Czy chcemy mieć potwierdzenie w momencie, kiedy zamykamy program? Ja chcę. Nie chcę, żeby mi się przypadkiem wyłączył na przykład naciśnięciem krzyżyka w rogu. Więc wolę, żeby mi wyskoczyło to, czy chcesz zamknąć program. Tak, chcę. Zamknij. Albo nie, pomyliłem się. Cancel. Use system time for default scenario. Tu właściwie nie mam preferencji, bo ani nie używam tego logbooka, który jest domyślnie wbudowany w Preparda, ani nie używam konkretnie tego dnia i godziny, którą mamy dzisiaj i w momencie, kiedy zaczynam latać. Z drugiej strony nie używam też tego dnia i godziny, które Prepared ma zaprogramowane domyślnie, więc mam zaznaczone Use System Time for Default Scenario, czyli jak zaczynam lot, to mi się ładuje aktualna godzina i czas. Czyli gdybym odpalił w tej chwili Preparda, to by mi się włączył z datą 26 czerwca 2019, godzina 23:56. Show Scenario Startup Screen. Jeśli tę opcję zaznaczycie, symulator uruchomi się z tym domyślnym okienkiem wybierania i konfigurowania lotu. Jeśli odznaczycie to okienko, wtedy symulator uruchomi się od razu do domyślnego lotu, takiego jak akurat macie zapisany. Ja trzymam cały czas ten domyślny lot F22 w bazie Eglin, więc gdybym to odznaczył, to symulator najpierw ładowałby mi się do tego lotu. Skoro za każdym razem zmieniam samolot i wybieram jakiś inny niż ten domyślny, no to ładowanie od razu lotu nie ma żadnego sensu. Serializacja paneli. Nie używam, nie wiem jak działa, nigdy nie zauważyłem wpływu na cokolwiek, co się działo. Uruchomienie trybu awatara. Jeśli chcecie się bawić czasami awatarem, czyli tym ludzikiem, którym można chodzić po lotnisku, klikamy, jeśli nie chcecie, odznaczamy. Jeśli klikniecie, a nie chcecie się bawić awatarem, nic się nie stanie, a będzie dostępny. Ja jeszcze poza jedną próbą nigdy nie bawiłem się awatarem. Trzymam. Broadcast GPS data to network. Jeśli chcecie rozpowszechniać dane GPS-a w waszej sieci lokalnej, klikacie. Jeśli nie macie podłączonych do sieci lokalnej urządzeń, które by korzystały z danych GPS-a z symulatora, odznaczacie. Nie sądzę, żeby to generowało jakiekolwiek obciążenie dla was czy waszej sieci, więc to nie jest problem. Poza zastosowaniami profesjonalnymi, poza jakimiś symulatorami takimi pełnowymiarowymi, które miałyby jakieś faktycznie urządzenia sieciowe, które się łączą z tym GPS-em, ja szczerze mówiąc nie znam żadnego programu, który by korzystał z tego GPS-a, który idzie po sieci. Za to znam parę programów, które się łączą z GPS-em w symulatorze, ale łączą się albo przez SimConnect, albo przez jakieś swoje moduły i ta opcja nie jest potrzebna. Przykładowo mapy Navigraphu łączą się przez własny moduł, który jest instalowany w symulatorze. Format screenshotów, JPEG. JPEG to jest optymalny format dla grafik takich jak zdjęcia czy inne obrazy rastrowe, a screenshot z symulatora to jest właśnie obraz rastrowy. PNG to jest obraz wektorowy, który będzie dużo większy, to nie jest zoptymalizowany pod tego typu grafikę obraz. Za to powinniście w PNG mieć większą jakość. BMP i TIFF to są obrazy rastrowe, które są bardzo duże. To są
BMP to jest dosłownie mapa bitowa. TIFF to jest trochę bardziej zaawansowany format mapy bitowej, ale no w takich zastosowaniach jak screenshot moim zdaniem nie ma żadnego sensu. W TIFFach zdarza mi się robić na przykład skany. Jeśli skanuję film fotograficzny, no to zwykle zapisuję te skany w TIFFach i to będą tego typu zastosowania. Także tutaj taką jedynie słuszną formą jest JPEG. Ewentualnie można się bawić z PNG, jeśli ktoś potrzebuje minimalnie większej jakości, bo to naprawdę nie będzie zauważalnie lepsza jakość i może sobie pozwolić na większy rozmiar. Jeśli dobrze pamiętam, to z X-Plane'a domyślnie się zapisują PNG i też nikomu to nie przeszkadza. Error reporting. Jeśli szukacie jakichś błędów w symulatorze, jeśli szukacie jakichś problemów, warto zaznaczyć jedno czy nawet oba. Jeśli nie szukacie, to możecie odznaczyć i nic się nie stanie. Ja miałem zaznaczone scenario error reporting tylko dlatego, że nie odznaczyłem przy jakiejś tam okazji. Units of measure. Jakimi jednostkami z nami się będzie porozumiewał ATC? Jakie jednostki będą na mapie symulatora? US system, stopy i cale, słup kartęci dla ciśnienia. System hybrydowy, stopy i milibary. System metryczny, metry i milibary. Szczerze mówiąc, nie korzystam ani z ATC w symulatorze, ani z tej mapy w symulatorze, więc mi to jest obojętne, dlatego mam US system. Dla większości użytkowników wybór będzie między systemem amerykańskim, a metrycznym, a hybrydowym, czyli takim, jakiego się używa w Europie. Wtedy ciśnienia będziemy mieli w milibarach, czyli na przykład 1023 milibary, a nie 2992 dla ciśnienia standardowego w przypadku cali słup kartęci. Latitude i longitude. Nie jestem w stanie wam niestety tutaj tego wyjaśnić. Nigdy nie widziałem żadnego wpływu tych opcji na symulator. Options, information. Czy pokazywać etykietki innych samolotów, czy ich nie pokazywać? Ja latam na VATSIM, od czasu do czasu kontroler prosi o potwierdzenie, czy widzimy ruch. Czasami latam w przestrzeni niekontrolowanej, tam też się pojawia jakiś ruch. Etykietki, czyli te czerwone napisy, które się wyświetlą nad samolotem, który gdzieś tam będzie latał wokół nas, troszeczkę pomagają go wypatrzyć. No i oprócz etykiety, która się wyświetli, mamy możliwość skonfigurowania, co na tej etykiecie konkretnie się pojawi. I tutaj ja wybrałem producenta samolotu, czyli na przykład będzie napisane Cessna, model 172SP, tail number, Sierra Papa Alfa Bravo Charlie, distance, odległość od tego samolotu do mnie, na przykład 3 mile, altitude, no i leci na wysokości 1500 stóp. To się przydaje, jeśli próbujemy się jakoś bezpiecznie minąć z innymi samolotami. To się przydaje właśnie, jeśli latamy na VATSIM i chcielibyśmy kontrolerowi powiedzieć, czy widzimy samolot, czy go nie widzimy. Oprócz tego wybieramy kolor tych etykietek. Ja korzystam z czerwonych, z takich mocno agresywnych, które się dobrze wybijają z tła. Jeśli chcecie trochę delikatniejszych tych etykietek, jeśli nie chcecie, żeby one się narzucały, no to macie do wyboru listę kolorów. Cykl, czyli jak często ta etykieta będzie się zmieniała. Etykiety wyświetlają po jednej informacji naraz, w moim przypadku co sekundę będzie się zmieniało, czyli przez sekundę Boeing, przez kolejną sekundę 737-800, kolejna sekunda tail number i tak dalej. Kolejna opcja Air Traffic Control. Czyli co mamy, czyli jak działa nam kontrola lotu i jak kontrola lotu się z nami porozumiewa. U mnie wszystko wyłączone, ponieważ nie korzystam z kontroli lotu. Jeśli korzystacie z kontroli lotu, no to Show Message Log in ATC Menu, czyli czy wiadomości, które wcześniej się pojawiły od ATC, będą pokazywane i będzie je tam można przewinąć, czy będzie tylko ta ostatnia. Czy otwierać automatycznie okienko ATC w momencie, kiedy ATC w Preparedzie się do nas odzywa i czy ma używać głosu pilota, a jeśli tak, to którego. Information text.
Element dla mnie ważny, bo niektóre rzeczy lubię sobie wyświetlić, a innych rzeczy, jak widać, lubię sobie nie wyświetlać. Show primary text, show primary info text. To są te wszystkie elementy tekstowe, które nam się wyświetlają gdzieś w symulatorze. I tutaj mamy cztery strefy, gdzie one się mogą wyświetlić. Lewy górny róg, prawy górny, prawy dolny i lewy dolny. Informacje w lewym górnym wyświetlamy skrótem klawiszowym domyślnie Shift-Z. I ona krąży w takim cyklu. Jedna linia, w pierwszej linii będzie wyświetlona pozycja samolotu, wysokość samolotu, kurs magnetyczny, prędkość wskazywana, wiatr, jego kierunek i prędkość. Jeśli kolejny raz nacisnę Shift-Z, wyświetli mi się klatkowanie, blokada klatek, w tej chwili zablokowane na 30 fps, przeciążenie w danym momencie, ilość paliwa i health points, punkty życia. Pamiętajcie, że Lockheed Martin przejął ten symulator od Microsoftu, stosuje go w symulatorach wojskowych, więc dodał jakiś taki domyślny wbudowany moduł życia, moduł planu samolotu. W większości samolotów to będą albo jakieś dziewiątki, albo jedynka. Kolejny raz naciskamy, obie te linie wyświetlają nam się razem. To jest to, z czego ja korzystam, bo faktycznie często podglądam sobie klatkowanie, kiedy próbuję zoptymalizować symulator. Nie używam, jak widzicie, wszystkich pozostałych elementów. Top right corner. A może te dwie rzeczy wyświetlimy. Top right corner to dane o kamerze. Jeśli informacje top right corner macie włączone, to tutaj wyświetli wam się kamera, kategoria kamery, czyli cockpit view, nazwa kamery, kamera z dodatku SK, zoom, w tej chwili 0.30, mogę oczywiście ten widok przybliżyć, wtedy te informacje nam się będą zmieniały, sound off, czyli dźwięk silnika, w zasadzie cały dźwięk jest w tej chwili wyłączony, mógłbym go włączyć i mogę go włączyć ponownie. Jeśli włączymy pauzę, w lewym dolnym rogu pojawi nam się simulation post, press P to continue, czyli informacja o tym, że no, mamy pauzę. Tutaj nam się pojawią też informacje o hamulcach, o trybie slew, o... Co tam jeszcze jest do wyświetlenia? Parking brake, trip slew, overspeed, czyli lecimy za szybko, kiedy lecimy za szybko, countermeasures, jeśli używamy chaffów albo flare. Tym się nigdy nie bawiłem w preperze, w tych domyślnych preperdowych funkcjach. Brakes, używamy hamulców, pauza, przeciągnięcie, jakieś informacje odnoszące się do uzbrojenia samolotu. Ja to wszystko wyłączam po to, żeby mi się te informacje nie wyświetlały. Jak używam hamulców, to wiem, że używam hamulców, nie ma powodu tego robić. Jeśli zapauzowałem symulator, no to potrafię się domyślić, że go zapauzowałem. Trybu slew używam tylko czasami, włączam go, przesuwam samolot i wyłączam, więc też nie potrzebuję tej informacji, a paskudzi mi na przykład screenshoty. Text cycling continuous albo single line. Sposób, w jaki wyświetlane będą informacje tekstowe w symulatorze. Od czasu do czasu nam się gdzieś na górze symulatora pojawi tekst. Kompas i wskaźnik kierunku dla scenariuszy i misji. Cokolwiek tutaj ustalicie, będzie miało znaczenie tylko w misjach, jeśli je latacie, to pewnie wam się to przyda. Jeśli nie latacie misji, to obojętne co ustawicie, będzie ok. Cockpit tooltips. Tooltipy kokpitu, widzicie to czasami jak latam Cessna 172 i chcę na przykład ustawić żyroskopowy wskaźnik kierunku. Najeżdżam myszką na kompas i pojawia mi się wartość dla kompasu. Wartość, kierunek, w którym lecę. Jeśli te tooltipy są ustawione przez dewelopera w danym samolocie. Jeśli nie są ustawione przez dewelopera, to nic się nie będzie wyświetlało. W tym wypadku widzicie, że tooltipy są ustawione.
I mamy na przykład podpisy pod konkretnymi przyciskami. W tym wypadku to jest ICP numeral 3 push button. Moim zdaniem zrobienie tooltipów dla wszystkich przycisków i jakichś pokręteł dowodzi jednak pewnej staranności dewelopera. Tutaj na przykład zwróćcie uwagę, mamy kalibrację wysokościomierza. Możemy sobie z tego tooltipa odczytać, jaką on ma, jakie wysokościomierz ma ustawienie. W niektórych samolotach będzie łatwiej później ustawić, czy to wysokościomierz, czy wskaźnik kierunku, czy inne funkcje. Ale znowu pamiętajcie, że niektórzy deweloperzy się tym nie przejmują i nie w każdym samolocie te tooltipy będą działały. User tips. Czy symulator ma wyświetlać podpowiedzi, czy nie ma? Nieskromnie uważam się za użytkownika troszkę bardziej zaawansowanego niż ten, który potrzebuje takich najbardziej podstawowych podpowiedzi, a też podpowiedzi w Preperdzie są wyjątkowo toporne, więc sugeruję wyłączenie tej opcji. Jeśli potrzebujecie, no to oczywiście się przyda. Scenario captions, jeśli latacie misje, przydadzą się, jeśli nie latacie misji, obojętne. Message text, czy ma się wyświetlać tekst wiadomości, czy się nie ma wyświetlać. Od czasu do czasu. Od czasu do czasu się przydają. Kcinek podpowiada, że nie wyłączyłem napisów z prawego rogu. Zgadza się, dziękuję. Już wyłączam. Sound. Po pierwsze, sound devices. No to tutaj mamy prostą sprawę. Albo korzystamy z default device, albo wybieramy konkretne urządzenie, na które ma być wysłany dźwięk. W moim przypadku albo głośniki przez Behringera, albo voice meter, albo głośniki Realteka, albo drugi input voice metera. W prawej kolumnie, jak głośne ma być wszystko to, co słyszymy. Jeśli ustawimy silnik na 100%, to będzie tak. I ja się w tej chwili będę przekrzykiwał z silnikiem F22. A jeśli ustawimy na 6%, to będzie tak, no, oczywista sprawa. Dźwięki kokpitu. Wśród dźwięków kokpitu na ogół mamy wszystkie przyciski, przełączniki, jakieś piszczenia kokpitu. Environment, wiatr, głosy scenerii, głosy z zewnątrz. Environment to też będą koła na asfalcie na przykład. Voice, dźwięki głosów wbudowanych. Czasem po pierwsze dźwięk ATC, po drugie jakieś dźwięki radia. Po trzecie, niektóre samoloty chyba się podłączają z niektórymi komunikatami pod voice. Zresztą właśnie to rozróżnienie na engines, cockpit, environment w niektórych samolotach nie jest takie do końca jasne, więc jeśli gdzieś wam jakiegoś odgłosu brakuje, to sprawdźcie pozostałe suwaki, czy nie wyciszyliście czegoś nadmiernie. Opcja, która dla mnie tutaj jest najważniejsza, to mute on lost focus. Koniecznie odłączona, jeśli pracujecie czasami w symulatorze i przełączacie się na inne okna. To była bardzo długo bolączka FSX-a, którego jeśli przełączyliśmy na inne okno, mając na przykład konfigurację dwuekranową, czy chcieliśmy sobie coś wyświetlić na wierzchu symulatora, na przykład mapę, to symulator nam się wyciszał. Tutaj, jeśli zaznaczymy tę opcję, symulator nam się wyciszy, jeśli przełączymy się na inne okno, jeśli nie będzie ta opcja zaznaczona, to nawet jeśli aktywnym oknem jest przeglądarka, to symulator dalej nadaje dźwięki. Traffic. Ile chcemy widzieć po kolei? Samolotów pasażerskich, samolotów General Aviation, pojazdów na lotniskach, pojazdów na drogach, statków i promów, łódek rekreacyjnych. Tu zaczynają się opcje, które nam obciążają mniej lub bardziej symulator. Ruch samolotów generalnie należy przyjąć, że obciąża symulator. Nawet na dobrych komputerach ruch samolotów ustawiony na 100%, jeśli zalogujecie się gdzieś we Frankfurcie, z tymi wszystkimi oczywiście lotniskami otaczającymi Frankfurt i gęstą przestrzenią powietrzną,
to ruch samolotów ustawiony na 100% może Wam znacznie obniżyć wydajność symulatora. Jeśli chcecie mieć ruch samolotów, sugeruję przedział 30-50%. To też zależy, w którym miejscu latacie na ziemi. General Aviation Traffic Density, ta sama sytuacja, bardzo obciąża. W dodatku mam taką obserwację, że samoloty General Aviation zachowują się jeszcze bardziej nierealistycznie, a czasami wręcz głupio, niż samoloty rejsowe. Ale znowu, jeśli chcecie mieć jakieś towarzystwo w powietrzu, no to tak 30-50% to jest moim zdaniem sensowna wartość. Wyżej raczej nie. Ja latam na VATSIM, więc nie chcę mieć pojawiających się przypadkowo samolotów. Jeśli korzystacie z tych samolotów, warto korzystać z ATC w symulatorze. Z kolei ja ATC w symulatorze nie znoszę, więc tutaj nie bardzo widzę sensu. Wyjątkiem jest jedna sytuacja, jeśli korzystacie z ruchu jakiegoś AI Traffic, no to oczywiście trzeba te suwaki przesunąć troszkę w górę. Jak dużo samochodzików ma się nam pojawiać na lotniskach? Ponieważ w większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków, startuje i ląduje na lotniskach, na których są pięknie wykonane, animowane elementy lotniska, więc w tej chwili mam none. Czasami używam opcji minimum, żeby mi się jakieś samoloty korzystające z tego mechanizmu, jakieś samochody korzystające z tego mechanizmu pojawiały. Road ships i leisure boats. W FSX-ie byłem zdecydowanym przeciwnikiem jakiegokolwiek ruchu na drogach. W Preparedzie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że od tego czasu komputery się jednak stały bardziej wydajne. Od czasu, kiedy latałem na FSX-ie, komputery stały się bardziej wydajne. Ale w tej chwili uważam, że 5-10% ruchu nie powinno zabijać symulatora. 100% to jest pewna przesada, chociaż nie zawsze od razu się przełoży na spadek wydajności. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili mam 100% i nad tą scenerią cały czas mi się te klatki wahają, tak jak się wahały między 25 a 30% z naciskiem raczej na 30 klatek i ten trafik na drodze nie wpływa w tej chwili jakoś radykalnie na obniżenie wydajności. Jeśli chodzi o przełożenie tej gęstości na to, co widzicie, to 100% daje w takim kraju jak Niemcy fajne efekty. Na Alasce byłbym już ostrożny, na Alasce moim zdaniem raczej 30-20%. No wiecie, tak żeby nie było sytuacji, w której lecicie gdzieś nad głuszą leśną, nad jakąś pojedynczą drogą, którą w rzeczywistości jedzie jeden samochód na godzinę, a tam ruch jak na Marszałkowskiej w godzinach szczytu. Road traffic oczywiście będzie bardziej bolesny w miastach, szczególnie w dużych miastach, w których duża liczba dróg jest wykonana wektorowo. Tutaj tej sytuacji nie mamy. Zresztą to w ogóle jakoś dziwnie wygląda. Tak jakbym coś... Ja o tym opowiadałem ostatnio. Coś źle ustawiłem przy instalacji ostatniej scenerii Orbexu, przy instalacji Australii i mam wrażenie, że właśnie jakieś drogi mi stąd zniknęły, więc chyba będę musiał przeinstalować część scenerii Orbexu. No, w każdym razie w miastach ten problem będzie poważniejszy. Kolejna opcja traffic to ships and ferries i leisure boats. Moim zdaniem można korzystać w tej chwili przy typowych komputerach, na jakich używacie Prepara. Możecie używać na 100%, możecie używać na 0%. Mam 0%, bo ostatnio latałem nad Alaską i nie chciałem, żeby całe morze było pokryte żaglówkami rekreacyjnymi, ale nie jest to problem od strony symulatora, raczej kwestia estetyki. Jeśli latacie nad Karaibami, więcej, nad Alaską trochę mniej. Realizm. Flight model, ustawiam wszystko na 100%. Niektórzy deweloperzy samolotów zwrócą Wam uwagę w instrukcji, że należy te wartości jakoś dostosować. Bardzo mi się to nie podoba, bo to oznacza, że
deweloper przenosi na nas część kontroli nad modelem lotu i wymaga jakichś zmian i przestawiania symulatora odpowiednio do sytuacji. Uważam, że wszystkie samoloty powinny być domyślnie skonfigurowane pod taką konfigurację, czyli pod konfigurację realistyczną. Kolejna opcja realizmu. Pilot kontroluje światła samolotów. Tak, chcemy, żeby pilot kontrolował światła samolotów. Sprawa oczywista. Precesja żyroskopu. Czy włączyć, czy wyłączyć? Jeśli włączycie precesję żyroskopu i lecicie na przykład Cessna 172 A2A, wtedy ten żyroskopowy wskaźnik kursu będzie Wam zmieniał położenie, chociaż samolot będzie leciał na wprost. To zjawisko nazywa się właśnie precesją żyroskopu. Żyroskop od czasu do czasu będzie nabierał jakichś delikatnych błędów i od czasu do czasu wtedy ten żyroskopowy wskaźnik kursu trzeba będzie uzgadniać z busolą, czyli poprawiać jego wskazanie na to, które jest zgodne z busolą i tak na przykład co 10-15 minut. Tak to wygląda w rzeczywistym samolocie, więc tą opcję mam włączoną. Pamiętajcie też, że w niektórych samolotach, na przykład w Cessnie 182 A2A, z tą awioniką bardziej zaawansowaną, mamy żyroskopowy wskaźnik kursu, który jest automatycznie zgrywany z busolą, która znajduje się gdzieś w samolocie i która służy tylko do tego, żeby te dwa urządzenia się porozumiewały. Ta busola, jeśli dobrze pamiętam, jest gdzieś w skrzydle wtedy. No i czy wyświetlać True Airspeed, czy wyświetlać Indicated Airspeed? Pamiętam, że kilka albo kilkanaście razy już omawiając tę opcję mówiłem, że nie bardzo widzę sens wyświetlania prędkości rzeczywistej. Ostatecznie samolot się przecież prowadzi według prędkości wskazywanej. A tu niespodzianka, czytałem o jakichś niemieckich samolotach. Chyba to był Messerschmitt 262, ten pierwszy odrzutowy myśliwiec użyty bojowo. I okazuje się, że on miał na wskaźnikach podawaną właśnie True Airspeed, a nie Indicated Airspeed. Taka ciekawostka o Messerschmittie, muszę to jeszcze zweryfikować. Ale z jakiegoś powodu właśnie sobie tak to ustawili. Przy czym jednak uważam, że należy konserwatywnie, tak jak 99% samolotów, wyświetlać prędkość wskazywaną, bo ta prędkość będzie miała dla nas istotne znaczenie przy przeciągnięciu, przy przekroczeniu prędkości dopuszczalnej itd. Ja ignoruję wypadki i uszkodzenia. Nie chodzi o to, że boję się, że uszkodzę samolot i będzie wpadka podczas live'a. Raczej chodzi o to, że w symulatorze można się łatwo zderzyć z obiektem, którego nie widzicie. Każdy obiekt w symulatorze to jest jakiś model. Na przykład kawałek trawy to jest model trójwymiarowy, który ma jakąś teksturę. Nawet jeśli to jest pojedyncza płaszczyzna tekstury stojąca gdzieś tam w scenerii, no to tak naprawdę to jest model bryła, która po prostu ma jedną teksturę nałożoną. Ta bryła może być twarda. Zdarzyło mi się już, to była sceneria Barbados? To musiało być Barbados. Zdarzało mi się już najechać na trawę, którą deweloper scenerii bardzo ładnie posadził między płytami betonowymi z drogi kołowania. Tam jakieś tam właśnie szczątkowa trawa z tych płyt wychodziła. No i wjeżdżając w taką trawę jumbojetem, rozwaliłem tego jumbojeta. Więc jeśli nie chcecie takich niespodzianek, sugeruję wyłączyć zderzenia i uszkodzenia i będzie dobrze. Dodatkowo, jeśli bawicie się na VATSIM, sytuacja, w której ktoś się na was zaloguje, zdarza mi się co jakiś czas. Od lat nie zdarzyło mi się już, żeby ktoś we mnie celowo wleciał w powietrzu, ale też powiedzmy, że z 6-7 lat temu była taka sytuacja, kiedy trafiłem kogoś, kto sobie latał na VATSIM odrzutowcem i po prostu w różnych ludzi wlatywał. Jeśli wleciał w kogoś, kto nie miał wyłączonej opcji Crashes and Damage, dla tej osoby lot się kończył. Czy ignorować kolizję awatara? Tak jak mówiłem, ja nie korzystam z awatara, więc trudno mi powiedzieć, jaka będzie wasza preferencja. Ja mam pozostawione kolizje awatara, także nie będzie przechodził przez twarde budynki. Silniki. Automatyczna mieszanka, koniecznie wyłączona, tak żeby mógł mieszankę obsługiwać ręcznie. Nieograniczona ilość paliwa, wyłączona, no po to jakoś planuje paliwo, żeby był ten smaczek kończącego się paliwa i
wątpliwości, dolecę czy nie dolecę. Z drugiej strony, kurczę, ja zawsze tankuję z takim zapasem, że raczej mi się nie zdarza nie dolatywać. Przynajmniej w Prepperdzie, bo widzieliście na F-14 chyba lataliśmy na live razem, kiedy skończyło mi się w pierwszym moim locie F-14 w DCS paliwo i trzeba było wykonać flameout landing. Engine stress damages engine. O ile dobrze pamiętam, to jest opcja z FSX-a acceleration i nie mam pojęcia, czy w Prepperdzie jest jakikolwiek samolot, który korzysta z tego domyślnego symulatorowego mechanizmu psucia silnika. Może Lightning, może ta Constellation, która jest domyślnie w Prepperdzie, ale zdecydowana większość samolotów i o ile wiem, praktycznie wszystkie samoloty zewnętrznych deweloperów nie korzystają z tej opcji, więc cokolwiek tutaj zaznaczycie lub odznaczycie, będzie ok. Samoloty A2A, samoloty innych deweloperów, które mają wbudowane uszkodzenia, mają je wbudowane niezależnie od tego systemu. Efekty specjalne. Czy chcemy widzieć efekty przeciążeń? Efekty przeciążeń, czyli czarny ekran przy dodatnich przeciążeniach. Aha. Wzniesiemy się na trochę większą wysokość. Nabierzemy prędkości i zobaczymy, jak nam wyjdą przeciążenia. Dobrze, mamy jakąś prędkość. To jest efekt dodatnich przeciążeń. To jest efekt ujemnych przeciążeń. Jeśli nie latacie samolotami wojskowymi, te efekty będą dla Was miały na ogół minimalne znaczenie. Będą miały znaczenie w samolotach wojskowych, będą miały znaczenie w samolotach akrobacyjnych. Akrobatycznych? Akrobacyjnych? Visual Eyes Momentum Effect, czyli delikatne ruchy głowy w niektórych sytuacjach. Jeśli korzystacie z Chase Plane'a albo EaseDock'a, sytuacja Was w ogóle nie dotyczy. Jeśli nie korzystacie, pojawią się jakieś takie delikatne momenty, delikatne ruchy głową przy przyspieszaniu albo zwalnianiu. Czy używać automatycznego radera, czyli automatycznego sterowania sterem kierunku? Zdecydowanie nie. Użycie tej opcji to jest w zasadzie opcja dla osób bardzo początkujących, które zaczynają przygodę z symulatorem za pomocą myszki, klawiatury i nie mają porządnych kontrolerów, ale tak naprawdę nawet tym, którzy latają na klawiaturze, polecałbym używać steru kierunku. Jeśli włączycie autoradar, nie będziecie w stanie wykonać prawidłowego lądowania z wiatrem bocznym. Po prostu się nie będzie dało. Tutaj ten ster kierunku automatycznie jedynie koordynuje zakręty, nie pomaga w takich przypadkach jak start z wiatrem bocznym, lądowanie z wiatrem bocznym, czy wszystkie inne, w których ster kierunku jest potrzebny, na przykład zniżanie ze ślizgiem. Attachments. Czy ignorować masę i obciążenie, przepraszam, i siły, które występują na podwieszeniach. Jeśli latacie samolotami bojowymi, które wykorzystują domyślne funkcje Prepperda, nie powinno być zaznaczone. Jeśli latacie jakimikolwiek innymi samolotami, zupełnie obojętna sprawa. Display. FXAA wygładza krawędzie obiektów. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć przy jakości YouTube'a. Podejrzewam, że kompresja YouTube'a może być większa niż to wygładzenie, które mi się tutaj pojawiło, ale ja widzę, że te wszystkie przyciski, które mamy tutaj w kokpicie, również jakieś krawędzie kokpitu, mają taką delikatną nieostrość nałożoną na siebie. Jeśli wyłączę FXAA, wszystkie te przyciski stały się nagle ostrzejsze. W moim przypadku jeszcze nigdy nie znalazłem poprawnego zastosowania FXAA. Wiem od kilku znajomych, którzy korzystają z monitorów 4K,
że u nich to FXAA dawało dobry efekt, ale może jeśli monitor ma 37 cali i rozdzielczość 4K, to to wygładzenie nie przeszkadza. Na monitorze Full HD to wygładzenie moim zdaniem jest zbyt mocne, zbyt intensywne. Anti-aliasing. Mamy 6 opcji dostępnych plus anti-aliasing zupełnie wyłączony. Opcje MSAA są mniej ładne, są trochę bardziej postrzępione, zostawiają trochę tych takich szarpanych krawędzi, ale znacznie mniej obciążają komputer. Opcje SSAA bardziej obciążają komputer. Mamy w każdym wypadku 3 poziomy, 2 razy, 4 razy i 8 razy. Oczywiście 2 razy jest mniej obciążające niż 4 razy, 4 razy jest mniej obciążające niż 8 razy. To są kwestie oczywiste. Co komu polecam? Jeśli macie bardzo dobre karty graficzne, można wejść spokojnie w SSAA. Jeśli macie przeciętne karty graficzne, to tutaj moim zdaniem jest wybór między 4 razy SSAA a 4 lub 8 razy MSAA. Na przykład na, co ja miałem wcześniej, na GTX 1060 właśnie zmieniałem, regularnie zmieniałem między 4 SSAA, 4 MSAA i czasami przy lekkich sceneriach 8 MSAA. Dlaczego w ten sposób przechodziłem między jednym a drugim? SSAA jest bardzo obciążające, jeśli korzystacie z dynamicznych świateł. Tutaj obciążenie, na przykład przy lądowaniu w nocy na zaawansowanym lotnisku, tymi dynamicznymi światłami, czyli z takim oświetleniem, jakie na przykład ma 747 PMDG, potrafiło mi obniżyć klatki do 8-10 tych wartości. Tak, w tej samej sytuacji użycie 8 razy MSAA dawało mi stabilne 25 klatek. Więc te opcje antyaliasingu są znacznie gorsze przy użyciu świateł dynamicznych. Z drugiej strony trochę to lepiej wygląda. Tutaj musicie testować i właśnie jeśli w ciągu dnia bez świateł widzicie problemy z tym antyaliasingiem, no to schodzicie przede wszystkim w dół w danej kategorii. Jeśli problemy się pojawiają tylko w nocy, to przechodzimy z SSAA na MSAA. Filtrowanie tekstur anizotropowe 16 razy. Robiłem kilka testów na obecnej karcie graficznej i na poprzedniej karcie graficznej. Nie widziałem żadnych różnic wydajnościowych. Używam cały czas 16 razy. Rozdzielczość tekstur. Po pierwsze, no mamy rozdzielczość tekstur i wyższe ustawimy. Tym powinno być ładniej, ale niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? To są tekstury 256 i mam nadzieję, że widać ich jakość również na YouTubie, również w transmisji. Przepraszam, nie kontrolery, tylko grafika. 512. ...1024 i dajmy od razu. Mamy te 4096 i wróćmy do 256. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę. Jeśli mówimy o wszystkich tych ustawieniach graficznych, o których będziemy mówili za chwilę w dziale World, to pamiętajcie o tym, że te wartości, które tutaj ustawiamy, to są wartości maksymalne, to jest limit. To jest blokada, którą stawiacie, jeśli sceneria, jeśli samolot korzysta z danego rozwiązania.
Jeśli scenario albo samolot nie korzysta z danego rozwiązania, to będą wrzucane te tekstury, które są dostępne. Dodatkowo, jeśli samolot korzysta z tekstur na przykład 4096 i nie dostarcza wariantów w niższej rozdzielczości, to zostaną zastosowane te, które zostały dostarczone z samolotem. Dlatego bardzo często, dostając takie wiadomości: zmieniłem rozdzielczość tekstur z takiej na takiej, nic się nie zmieniło w wydajności. Tak, nic się nie zmieniło, bo nic się nie miało zmienić. Cały czas korzystasz z tych samych tekstur. Ja mam ustawione Ultra 4096 i to wam roboczo sugeruję. Jeśli natrafiacie na jakieś niewytłumaczalne spadki klatek w konkretnym miejscu albo w konkretnym samolocie, wtedy kombinujcie z różnymi ustawieniami i zmniejszajcie to. Dodatkowo, jeśli macie słaby komputer, to można wejść w 2048 albo w 1024. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, w większości przypadków nie będzie różnicy i cały czas będziecie mieli te same tekstury, które mielibyście wokół siebie. Full screen settings. Tutaj kontrolujemy tylko to, której karty graficznej korzystamy. Czasami nasza karta graficzna wbija dwa pola konfiguracyjne w nasz plik konfiguracyjny, to nic nie zmienia. Rozdzielczość, oczywiście w przypadku monitorów LCD rozdzielczość natywna, inna nie ma sensu. Blackout Desktop i Autofilm Main View to są głównie opcje dla właścicieli więcej niż jednego monitora. A przy więcej niż jednym monitorze szczególnie uważajcie, żeby wyłączyć Blackout Desktop. Gdybym tę opcję włączył, wtedy drugi monitor wypełni mi się czarną plamą. Kontrola klatkowania. Synchronizacja pionowa włączona lub wyłączona. Potrójne buforowanie. I docelowa wartość klatek. Zwróćcie uwagę, jeśli wyłączę synchronizację pionową, w tej chwili mam 45 klatek. Widok do przodu 37. Widok do tyłu, ograniczona sceneria 70. I te klatki nam dość intensywnie skaczą. Każda klatka jest przygotowywana na bieżąco, korzystając z tych zasobów komputera, które są wolne w momencie generowania danej klatki. O ile w FSX-ie to ostrożnie polecałem, to w Preparze w tej wersji zdecydowanie odradzam. Po pierwsze, polecam synchronizację pionową. Synchronizacja pionowa powoduje dostosowanie klatek do prędkości odświeżania monitora. Mój monitor odświeża się 60 razy na sekundę, więc klatkowanie powinno się dostosować do 60 odświeżeń na sekundę. Ale co jeśli gra nie jest w stanie, co jeśli program nie jest w stanie wygenerować nowej klatki do każdego odświeżenia monitora? Reaper jest na tyle mądry, nie każdy program jest w stanie to zrobić, nie każdy program, który ma synchronizację pionową, to robi, na przykład X-Plane nie potrafi. Reaper jest w stanie dostosować się do ułamków tej naszej częstotliwości odświeżania. Zwróćcie uwagę, że tutaj te klatki oscylują wokół 60, albo 45, albo 30. Czasami będzie to 40. 40 też się pojawia. Czyli symulator wybierze sobie przy 30 klatkach na sekundę. Symulator będzie wysyłał do ekranu jedną klatkę na dwa odświeżenia monitora. Jeśli widzicie wartości w okolicach 40, symulator będzie generował 2/3 klatki na jedno odświeżenie monitora, czyli tak naprawdę wyśle nam czasami co dwa odświeżenia monitora wyśle nam jedną klatkę, czasami co jedno. Nie zauważycie tego. Nie zauważycie tej różnicy. To jest o tyle dobre, że to klatkowanie będzie w tej sytuacji z włączoną stabilizacją pionową dość stabilne. Ono nie będzie intensywnie skakało.
nie powinniście widzieć różnicy szczególnej między 30, 45, 60 klatkami. A kiedy będziecie widzieli różnicę, to skoki. Jeśli 60 klatek wam nagle spadnie do 25, a potem wróci do 60, to będzie widać. Im większe te skoki są, tym bardziej to widać. Dlatego włączamy potrójne buforowanie. Czyli symulator przygotowuje nam 3 klatki do przodu. Nie generuje klatki z tych zasobów komputera, z których korzysta w danym momencie, tylko dzieli sobie te zasoby komputera, które ma w danym momencie, na 4 klatki do przodu. I w ten sposób dzieli te zasoby komputera równo na 4 klatki. Tą jedną, którą wysyła w tej chwili, 3 do przodu. I te zasoby są podzielone równi. I znowu rośnie nam stabilność tych klatek, rośnie nam stabilność płynności, którą odczuwamy już w locie. I tutaj znowu widzimy lekkie oscylacje, jak się pojawiają jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe animacje. Był trochę spadek, pojawiły się cienie, pojawiły się te wiatraki. I zwykle obserwuję, jakie wartości jestem w stanie osiągnąć na obciążających scenariach. Nie ma sensu patrzeć, co będzie na przelotowej, bo będzie 60 klatek. I blokuję coś w okolicach tego, do czego się zbliżam. Blokuję coś w okolicach tego, co jest w pobliżu i co zgadza się z tą logiką synchronizacji pionowej. Jeśli macie monitor, który odświeża się 60 razy na sekundę, czyli monitor 60-hercowy, blokujecie 30 klatek, jeśli wasze scenerie i wasze samoloty pozwalają na latanie w okolicach 55, 60, 65 klatek, blokujecie oczywiście 60. I to powinno dać najbardziej stabilną pracę komputera, jaka jest osiągalna. Dodatkową zaletą zablokowanych klatek i tego, że tracicie troszkę klatek na blokowaniu klatek i na synchronizacji pionowej, jest to, że tekstury w symulatorze doczytują się znacznie lepiej. Jeśli nie latacie nad obciążającymi scenariami, jeśli nie latacie nad fotosceneriami, nie powinniście mieć problemu z doczytywaniem tekstur i autogenu, ale nad scenariami zaawansowanymi, a to jest na przykład sceneria zaawansowana, mogą się pojawić nieprzyjemne sytuacje. Uruchomimy tryb slu i pokażę wam, co się dzieje, jeśli poruszamy się z prędkością 2700 węzłów. Powoli zaczyna być widać efekt. Gubimy autogen. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają tekstury. To jest to, co się dzieje. I to jest częsty problem ludzi, którzy latają z odblokowanymi klatkami. Czyli zniżamy na przykład do jakiegoś lotniska docelowego i okazuje się, że tekstury są zupełnie rozmyte, autogen się nie pojawia. Zablokowane klatki po pierwsze pomagają utrzymać tekstury nawet przy wysokich prędkościach. To, co się działo, widzieliście, działo się przy 2700 węzłach. Myślę, że to nie jest prędkość, którą na ogół będziecie latali. Spróbujmy ustawić prędkość na 660 węzłów. I póki co te tekstury dobrze wyglądają. Jeśli dobrze pamiętam z moich poprzednich testów nad Niemcami, to było po tych problemach, które sobie zapodałem, instalując Australię. Nie wiem, co się stało z tym instalatorem Australii, ale miałem jakieś problemy. Parę rzeczy później kasowałem ręcznie i chyba wykasowałem za dużo. 660 to była wartość graniczna. Tu się pojawiały problemy, ale wolniej i później, i symulator nadrabiał. Postarajcie się patrzeć tutaj na te najbliższe tereny, szczególnie na drogi. W tej chwili widać lekkie nieostrości. One mogą się momentami, właśnie przy tych
600 kilkudziesięciu węzłach prędkości wskazywanej. One, te nieostrości mogą się pogłębiać, ale też będziecie widzieli, że momentami ten obraz się wyostrza. Czyli jesteśmy na takiej granicy zdolności komputera do przetwarzania tych tekstur i autogenu. Zróbmy z tego 700 albo 800 węzłów. No, ale to są prędkości, przy których prawdopodobnie, z którymi prawdopodobnie dalej nie będzie, znowu nie będziecie mieli do czynienia w symulatorze, jaką prędkość wskazywaną ma 737 czy 747. To są wartości o połowę niższe. I właśnie zwolnienie i wszystko nam się robi ostre. Dlatego to są wartości, które rekomenduję dla Prepera 4.5, czyli synchronizacja pionowa włączona, triple buffering i odświeżanie target frame rate. Wartość równa połowie albo 1/3 waszej częstotliwości monitora. Jeśli macie 60-hercowy monitor, a takich jest zdecydowana większość, to 30, a jeśli 30 wam nie działa, to nawet 20 klatek. Zapewniam wam, że zablokowane i stabilne 20 klatek jest lepszą wartością niż wahania między 12 a 28. Ustawienia dla szerokiego monitora. Jeśli macie któryś z tych ultrapanoramicznych monitorów, jakieś tam 3800 na 1080, wtedy uruchamiamy Wide View Aspect Ratio. Jeśli mamy zwykły monitor panoramiczny, ta opcja zostaje wyłączona. To jest inaczej niż w FSX-ie. W FSX-ie już takie nasze typowe monitory panoramiczne używały tej opcji. Czy panele kokpitu wirtualnego mają używać MIPMAP, czy nie mają? Kwestia indywidualna. Niektórzy wolą z MIPMAPami, inni wolą bez MIPMAP. Będą się pojawiały delikatne nieostrości. W jednym i w drugim przypadku, tylko inna kwestia indywidualna monitora, użytkownika, odbiorcy. Przezroczystość paneli 2D. Jeśli chcielibyście, żeby panele 2D były częściowo przezroczyste, podnosimy tę wartość. Ja nie bardzo rozumiem, po co wyświetlać panel 2D i widzieć w połowie przez niego. Wydaje mi się, że jeśli mamy panel 2D, to chodzi w nim o to, żeby był panelem i żebyśmy mogli zaklikać, co tam potrzebujemy i go wyłączyć. Więc ustawiam 0. World. Level of Detail Radius. Jak daleko ma być ładowana sceneria w wysokiej jakości? Zrobimy pauzę. To bardzo słabo widać w takim domyślnym szerokokątnym widoku. Jeśli zbliżymy, to zobaczycie, że jakość tych tekstur z odległością oczywiście spada. Im wyższy level of detail radius, tym wyższa będzie jakość tych tekstur wszędzie dookoła. Ustawimy low. Znowu tutaj, jeśli Lukim pisze, że Chase Plane z automatu korzysta z Wide View. No. Ustawienia indywidualne dodatków mogą być trochę inne. Przejrzę sobie potem jeszcze nagranie oczywiście, ale mam wrażenie, że widać tutaj delikatny spadek jakości. Na przykład spójrzmy na tę drogę. Ona jest wyraźnie nieostra. Przywrócę Level of Detail Radius Ultra. I teraz ten Level of Detail zależy od waszego komputera, od waszego zarówno procesora, jak i karty graficznej. Im mocniejsza, tym możecie sobie pozwolić na większy. Zależy też od scenerii. Wysoki czy bardzo wysoki, który z tych ultra przy domyślnej scenerii nie jest problemem. Jeśli macie bardzo zaawansowaną scenerię z dużą ilością autogenu, z ciężkimi teksturami, fototeksturami, to sugerowałbym zejście troszkę niżej.
Również jeśli zauważacie te problemy z nieostrościami tekstur, które pokazywałem przed chwilą w locie z dużą prędkością. Jeśli one dalej się pojawiają pomimo zablokowania klatek, level of detail radius troszkę w dół. Lepiej, choć też nie idealnie. I tu dochodzimy do kwestii różnic między symulatorami. W FSX-ie ta różnica była znacznie większa. Przełączenie z low na wartość maksymalną, a w FSX-ie wartość maksymalną to była high. Ultra i max w ogóle były wartościami niedostępnymi. Zmieniało jakość radykalnie. A tutaj, mówiłem o tym kilka razy na live'ach, ja szczerze mówiąc nie widzę gigantycznych różnic między tymi suwakami w pozycji max w prawo i max w lewo. Dlatego trzymam je max w prawo i na ogół jest ok. Zła wiadomość dla właścicieli słabszych komputerów. W FSX-ie parę lat temu można było naprawdę odchudzić ten symulator i odciążyć komputer. Tutaj tego efektu odciążenia komputera tak bardzo nie widzę. Efektywność tesalacji. Przede wszystkim w teorii wpływa na obciążenie karty graficznej i na jakość wizualną. Zrobiłem kilkanaście, może ponad 20 testów. Najróżniejszy teren, najróżniejszy mesh, najróżniejsze kombinacje z tym, żeby zobaczyć efekt tesalacji wizualnie, nigdy mi się nie udało. Próbowałem też zrobić testy wydajnościowe. Za każdym razem było dokładnie identycznie. Zakładam, że ultra mi nie szkodzi. Podejrzewam, że gdybym latał tesalacją w pozycji low, też bym nie zobaczył dużej różnicy. Rozdzielczość meszu, czyli rozdzielczość siatki wysokościowej. Pamiętacie, jak mówiłem, że wcześniej przy teksturach o tym, że to jest limit. Rozdzielczość meszu to też jest limit. Jeśli mam rozdzielczość meszu ustawioną na 1 metr, to znaczy, że symulator użyje każdego meszu, który dostarczy mu deweloper danej scenerii, takiej rozdzielczości, w jakiej go dostarczył. Jeśli deweloper dostarczy mesz dla danego terenu rozdzielczości 76 metrów, czyli każdy punkt wysokościowy będzie się znajdował na siatce o oczkach 76x76 metrów, to symulator skorzysta z meszu 76-metrowego. Jeśli deweloper dostarczy mesz 38-metrowy, to przy zaznaczonym 1 metrze symulator skorzysta z 38 metrów. Jeśli deweloper dostarczy mesz 2-metrowy, jedynym deweloperem, którego znam, który dostarczył mesz 2-metrowy, jest Drzewiecki Design. Dostarczyli mesz 2-metrowy dla jakiejś góry w okolicach Seattle. I powiem wam szczerze, nie mam pojęcia dlaczego, nie zainstalowałem tego meszu teraz. Zainstalowałem go raz kiedyś, raz poleciałem, wydajność była wyraźnie słabsza. Nie widziałem żadnego sensu. 5-metrowy mesh, jeśli dobrze pamiętam, zastosowano w True Earth Netherlands. I faktycznie widać na przykład kanały, groble są ładnie wymodelowane przy 5-metrowym meszu. Cała sceneria obciąża, więc trudno mi powiedzieć, na ile to jest efekt meszu, ale testowałem tam latanie z chyba 19-metrowym meszem i nie widziałem dużej różnicy. W każdym razie, im lepszą macie scenerię, im dokładniejszy mesz scenerii, tym większe znaczenie będzie miał ten suwak. Ale pamiętajcie, że jeśli chodzi o mesh, najważniejsze jest to, co zainstalujecie najpierw w symulatorze. Teraz tak, domyślnie Europa to jest na większości obszaru 76 metrów. W wielu miejscach to są wartości niższe, na przykład 152 czy 300. Mesh SRTM, który można było kiedyś dla Europy zainstalować i to był wtedy jakiś upgrade, miał 76 metrów. Dla wybranych obszarów Europy był dostępny mesh 38-metrowy. Jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili FreeMesh X dla całego świata ma 38 metrów. Z kolei domyślna sceneria Stanów Zjednoczonych to jest 38 metrów, czasami mniej. FreeMesh X dla Stanów to jest chyba 10 albo 19 metrów. Możecie sobie te wartości podbijać, ale pamiętajcie, że latając nad obszarem takim, jakim mamy na przykład tutaj,
Szansa, że zauważycie różnicę w meszu 5-metrowym a 76-metrowym jest minimalna. To będzie widać w górach, to będzie widać na terenach mocno pofałdowanych, jeśli polatacie gdzieś nad jakimiś wyspami, wydmami. To tam takie elementy będą widoczne tutaj. Tutaj na takiej równinie nie ma sensu instalować zbyt dokładnych meszów. Za to domyślne ustawienie u mnie to jest największa rozdzielczość, no bo wtedy jeśli mam jakąś scenerię, która z jakichś powodów wykorzystuje te dokładne mesze. Niektóre scenerie mogą wykorzystywać mesz o większej rozdzielczości lokalnie w kilku punktach na przykład, no to warto ją mieć po to, żeby skorzystać z tych elementów. Texture Resolution 15 cm. Po pierwsze, te ustawienia w centymetrach są nieco wirtualne. Po drugie, znowu to zależy od tego, jakie tekstury są dostarczone ze scenerią. Nie wiem, czy mam jakąś scenerię, która ma 15-centymetrowe tekstury. Nie wiem, czy mam jakieś 7-centymetrowe. Podejrzewam, że to ustawienie w granicach 30-15-7 cm nie zmieni mi wydajności i że nie zauważę różnicy. Czy używać tekstur terenu w wysokiej rozdzielczości? Znowu, jeśli są dostarczone przez dewelopera scenerii płatnej. Jeśli są dostarczone, no to lepiej to mieć zakliknięte. W niektórych scenariach, słyszałem to na przykład o True Air w Netherlands, niektórzy radzili wyłączenie tej opcji, wtedy rośnie trochę wydajność. Kwestia dokładnych testów, a o tym jak testować ustawienia z opcji Options World będę mówił za chwilę. Obiekty scenerii. Scenery Complexity od Very Sparse do Extremely Dense. Znajdziemy sobie lotnisko. Kawałeczek się od niego oddaliliśmy i pokażę wam jak pozbawione znaczenia to jest. Po prostu go to airport. Magdeburg Kochst. Scenery Complexity kiedyś, oryginalnie w FSX-ie, albo jeszcze w FS9, to był suwak, który miał pozwolić deweloperom na skustomizowanie scenerii lotnisk. Deweloper mógł ustalić, że przy Extremely Sparse będą tylko pasy startowej drogi kołowania, przy kolejnej opcji będą pasy startowe drogi kołowania i oznaczenia dróg kołowania na przykład. Przy kolejnej opcji będą na przykład główne hangary, a tam przy kolejnych, ileż tam tych opcji mamy po kolei? Sparse, normal, dense, very dense, extremely dense. Przy każdej kolejnej będą się pojawiały jakieś obiekty. Przesuniemy tego F22 w stronę terminala. Graphics World, Extremely Dense. Extremely Dense wygląda tak. A spróbujmy teraz. Graphics World, Dense. Dense wygląda tak. To może Normal. Normal wygląda tak. Graphics World Sparse. Sparse wygląda tak. Zwróćcie uwagę, zniknęły kwiatuszki. I Very Sparse. I Very Sparse wygląda tak.
Przejdźmy od Very Spurs do Extremely Dense ponownie i zobaczymy, co nam się pojawi. Testowałem to na kilku lotniskach płatnych, zaawansowanych deweloperów. Okej, załadowało się. Porównuję, otworzyłem na dużym widoku ten obraz Very Spurs i wam to wrzucę, proszę bardzo. To było widać przed chwilą. To jest opcja, w której jest najmniej. I wracamy do widoku na żywo. To jest opcja najbogatsza. Różni deweloperzy do sprawy podchodzą różnie. Wydaje mi się, że drzewiecki design w kilku scenariach miał 3 poziomy. Nic, oznaczenia dróg kołowania, wszystko. Fly Tampa ma chyba nic i wszystko. Jeszcze któryś deweloper miał... badam jakieś drobne różnice między budynkami. No w każdym razie to są różnice minimalne. Podejrzewam, że jest to proces czasochłonny dla dewelopera i tak jak mówię, nie znam nikogo, kto by na poważnie tej opcji stosował. A więc to, czy ustawiacie Extremely Dense czy Normal, nie powinno wpłynąć ani na wasze wrażenia wizualne, ani na i z całą pewnością nie wpłynie na wydajność symulatora, bo skoro mamy tutaj te same obiekty ładowane ze scenerii, to gdzie jest suwaczek, nie wpływa na wydajność. Autogen i Scenery Draw Distance. W jakiej odległości chcemy rysować autogen? I to ma wpływ i na wydajność, i na wrażenia wizualne. Jeśli ustawimy wartość low, zwróćcie uwagę, że ten autogen to jeszcze nie jest autogen, to są elementy scenerii. Zwróćcie uwagę na to, że autogen kończy nam się tutaj. To jest linia końca autogenu, tu widać jakieś drzewka, a tu już mamy pustkę. Od razu zwróćcie też uwagę, że niektóre obiekty scenerii to nie jest autogen i do tego przejdziemy za chwilę. Mi wystarczy w zdecydowanej większości lotów autogen ustawiony na high. Przy mojej kamerze, przy tych moich domyślnych ustawieniach, to, że widzę autogen, który gdzieś tutaj mi się zaczyna, to tak naprawdę zaczyna się na granicy obiektów, które są wielkości jednego piksela. Nie potrzebuję nic dalej. Dalej mamy gęstość. Vegetation density i building density. Możemy sobie zagęścić ten autogen. To bardzo lubię w Creeperze, bo ten autogen jest naprawdę już całkiem gęsty. To nie jest taki beznadziejny autogen jak w FSX-ie. Szczególnie widać to w scenerach Orbexu. Ale jest haczyk. Autogen jest fantastyczny. Mamy gęste miasta z mnóstwem domków. I w jakimś ostatnim locie, gdzie lataliśmy Cessna 172 nad Pacific Northwest, widzieliście latające domy. Zresztą w wielu lotach nad scenariami Orbexu widzieliście latające domy. Jeśli mamy za dobrą scenerię i za dużo autogenu, czyli na przykład ta sytuacja tutaj, to domy nam zaczynają latać nad terenem. Więc chociaż bez problemu mój komputer mógłby to wytrzymać, robiłem mnóstwo testów i gęstość autogenu już w czasach FSX-a nie wpływała bezpośrednio na wydajność komputera. To nie jest tak, że więcej obiekcików autogenu od razu powoduje problemy z klatkowaniem. To działa jakoś inaczej, jakoś bardziej skomplikowanie. Tak jakby komputer i tak przetwarzał ten autogen, który jest zaprogramowany, niezależnie od tego, co faktycznie wyświetli, i jakby to przetwarzanie tego autogenu, który jest zapisany w scenerii, a nie wyświetlany, było kłopotem. No, ale kłopotem jest właśnie to, że nadmiar autogenu szkodzi, szczególnie w scenariach Orbexu, więc u mnie jest troszkę niżej.
Kolejna opcja, Dynamic 3D Autogen Vegetation. Pomysł, bardzo dobry pomysł. Kurczę, pomysł niezbędny, no. Porządne, trójwymiarowe drzewa to jest coś, czego bardzo potrzebujemy w Preparze. No i gdzież one są? I przyznam się wam, że teraz jestem trochę zagubiony, bo nie używałem tej opcji od... w zasadzie od początku, od kiedy mam Prepara. A nie używam jej, ponieważ drzewa trójwymiarowe w Preparze są brzydkie. Mają beznadziejną kolorystykę i nie do końca dobrane kształty. Aha, 3D Autogen działa po restarcie Sima. Dziękuję, Luki. Więc wszystkim doradzam, żeby wyłączali ten autogen. Tą drogą może warto byłoby jednak sprawdzić, jak on działa, skoro dłuższego czasu się nim nie bawiłem. Ale ostatnia próba z autogenem trójwymiarowym była negatywna i te drzewa wpychające się i zupełnie inaczej wyglądające niż ten autogen normalny mi po prostu przeszkadzały. Jakość wody. Im wyższa, tym mamy więcej odbić, tym mamy ładniejszą wodę. Im niższa, tym woda jest bardziej płaska, bardziej nienaturalna. Batymetria. Jeśli chcecie się bawić okrętami podwodnymi, przyda się. Jeśli chcecie się bawić samolotami, podejrzewam, że ruch mariański was nie zainteresuje. Co się ma odbijać w wodzie? Chmury. Samolot. Jeśli latacie na przykład na Alasce do różnych hotelików, domków nad jeziorem, warto włączyć też, przepraszam, buildings, warto włączyć. Steam Objects. Można, nie trzeba. Nawet nie wiem, ile, jakie Steam Objects nam się pojawią, ale jeśli mamy na przykład motorówkę na tej Alasce, to jest właśnie obiekt z katalogu Steam Objects. I on też się będzie odbijał. Moim zdaniem moja interakcja ze statkami jest taka, że na ogół przelatuję od nich wystarczająco daleko, żeby nie mieć korzyści z tego, że się będą odbijały. Z drugiej strony, jakbym znowu zaczął się bawić jakimś lataniem wodno samolotem i lądował koło statków pasażerskich, to pewnie bym włączył również Steam Objects. Terrain. Czy chcemy, żeby teren się odbijał, czy nie chcemy? Do latania w górach fajne, do latania na płaskim niepotrzebne. Vegetation. Trochę mi to za mocno obciążało komputer na starej karcie graficznej, na nowej nie robi wielkiej różnicy, wyłączone, ponieważ znów nie latam wodno-samolotami za często, więc nie podlatuję nad wodę tak często, żeby widzieć te odbicia. To jest kwestia relacji między tym, co faktycznie widzicie i co chcecie widzieć. Jeśli latamy tak jak ja tutaj, mamy sobie tu jakieś jeziorko, to jest jezioro? Jezioro. Ok, więc mamy tutaj jakieś jeziorko. To patrząc na to realistycznie, z tej perspektywy, czyli co my tu mamy, wysokość 2000 stóp, gdybym leciał Cessną, to przecież i tak odbicie tego drzewa, które gdzieś tu jest, nie powinno się pojawić albo będzie nieistotne. A komputer będzie próbował to przeliczać, jeśli jednak stwierdzi, że powinienem to widzieć. A ja przecież nie dojrzę nawet tego skrawka drzewa tutaj odbitego. Dlatego mam wyłączone i dlatego tym z was, którzy latają bardziej tak jak ja, też radzę to, te elementy wyłączyć. Jeśli zaczynacie się bawić w jakieś operacje wodno-samolotów, lądujecie na jeziorach, macie więcej tego kontaktu z wodą, no to oczywiście zaklikujemy kolejne opcje. Efekty specjalne, lepsze, gorsze. Bardzo długo miałem ustawione na medium, teraz mam na high. Nie widzę żadnej różnicy między efektami specjalnymi. Dystans efektów specjalnych. Tutaj nam się powinny na przykład dymy z kominów różnić między jednym a drugim dystansem. Też nigdy nie zwróciłem na to uwagi. To nie jest coś, co pochłaniałoby mnie jako pilota. Obciążenie. Absolutnie nie widzę różnicy. I teraz chciałem jeszcze wrócić do całości tutaj.
te ustawienie, jeśli macie mocny komputer i jeśli ten licznik klatek wam stoi w okolicach 30, jeśli tak zablokowaliście, to te ustawienia, które wam pokazałem z tymi wartościami, są czymś wyjściowym do zabawy. Sugeruję delikatne zmiany odpowiednio do tego, co potrzebujecie osiągnąć. Jeśli macie problem z wydajnością, można spróbować ustawić autogen na high zamiast na very high. Jeśli nie macie problemu z wydajnością, wszystko działa super, można podwyższyć autogen do very high, sprawdzić, czy będziecie widzieli tą delikatną różnicę. Jeśli nie macie problemu z latającymi domami, to występuje tylko przy scenerach Orbexu, tych obszarowych. Możemy sobie dać autogen wyżej albo jeszcze wyżej. Jeśli macie problem z wydajnością, można spuścić do normal, chociaż nie obiecuję wam, że dostaniecie za to chociaż jedną czy dwie klatki. Górna część. Jeśli macie problemy z wydajnością, level of detail radius w dół. Medium, high, medium, a może low. Tesalacja. Możecie eksperymentować. Jestem bardzo ciekawy, czy będziecie mieli jakieś efekty. Dużo o tym czytałem na forach. Pytałem paru ludzi, którzy się znają i wszyscy mówili mi, co to jest tesalacja, jaka jest definicja słowa tesalacja i pojęcie informatyczne. Akurat to znałem. Nikt mi nie powiedział, co to dokładnie zrobiło w jego symulatorze, więc nie zamierzam się na tym opierać. Mesh. Jeśli latacie nad zaawansowanymi scenariami i macie problemy z wydajnością, w dół. Jeśli nie macie problemu z wydajnością, albo nie macie zaawansowanych scenerii, które mają zaawansowany mesh, wtedy cokolwiek ustawicie, będzie dobrze. Nie ustawiałbym wartości między 150 a 300, bo to są już wtedy bardzo wypłaszczone górki. Wartość 76 powinna zapewnić minimalne obciążenie nawet na bardzo słabym sprzęcie. Wartość 38 na słabym sprzęcie to dalej są wartości niskie. I to są typowe mesze, które mamy. Czasami się pojawia gdzieś tam mesz 19 czy 10-metrowy. 10-metrowy to są scenerie obszarowe Orbexu, z wyjątkiem Holandii. I 10 metrów to już może być obciążenie na słabszym komputerze, ale o tych wartościach powyżej 10 metrów nie powinniście myśleć w 2019 roku. Nie mówię o perspektywie użytkownika FSX-a sprzed lat. Nie powinniście myśleć jako o szczególnym obciążeniu. Texture Resolution. No znów. Sprawdzajcie, co wam to zmienia. Jeśli nie widzicie różnicy między jakimiś ustawieniami, na przykład w tym przedziale, to nie będziecie mieli też różnicy w wydajności. Use High Resolution Terrain Textures. Tak samo jak poprzednio. Jeśli dana sceneria używa tych tekstur, będziecie mieli różnicę w jakości i będziecie mieli różnicę w wydajności, jeśli wyłączycie. Jeśli sceneria nie używa, nie zauważycie różnicy. Dobra, tutaj jest jeden szczególik. Oprócz tego, że pozwala na używanie tekstur w dużej rozdzielczości, wpływa też na globalne wyświetlanie autogenu. Funkcja nie jest do końca udokumentowana, ale to jest jeden z nielicznych tweaków, które używam w Preparze. Gdzie mamy roaming? Lockheed Martin, plik Prepar CFG. A teraz się okazuje, że wykasowałem tweaka, którego miałam.
Teraz go uzupełnimy i... Chodzi mianowicie o tweak texture size exponent albo texture size exp. Okej. W zakładce terrain możemy dodać tweak, czyli zmianę prepared CFG. Do tego za chwilę przejdziemy jeszcze. Texture size exponent, które domyślnie ma wartość 8 i wpływa na rysowanie tekstur i autogenu i na zajętość pamięci karty graficznej. Texture size exponent 8 jest nadpisywany przez use high resolution terrain textures, jeśli nie mamy go wpisanego w FSX CFG. I w tym momencie będzie działało to tak, jakbyśmy mieli 9. Ja domyślnie używam texture size exponent 10 w moim preparedowym CFG. I to zwiększa obciążenie karty graficznej i troszeczkę poprawia wygląd autogenu. Więc znów, jeśli odznaczycie to, no to o ile się nie bawicie w tweakowanie prepared CFG, to odznaczając tę opcję troszkę usuniecie autogenu, troszkę zmniejszycie zasięgu i gęstości rysowania tego autogenu i wtedy powinno wam się poprawić. Jeśli używacie tego tweaka, to znowu kliknięcie tutaj czy nie kliknięcie nie ma znaczenia. Dobrze, zakładka Lightning. Enable HDR Lightning. Moim zdaniem koniecznie i obowiązkowo, bo to po prostu lepiej wygląda. I mając HDR Lightning możemy dostosować Brightness, Bloom i Saturation. Tutaj sugeruję wam ustawienie tego według własnych preferencji. W zależności od tego, jakich shaderów używacie, czy używacie jakiegoś PTA, czy używacie darmowego Tomato Shade, czy polecanego przeze mnie Nvshade'a, no to instalujemy Nvshade'a, a dopiero później dostosowujemy oświetlenie HDR. No bo inaczej to nie ma sensu. I nie ma sensu też podpatrywanie ustawień kogoś, kto ma inne shadery niż wy, bo będziecie mieli obraz zupełnie inny. Dynamiczne odblaski. Moim zdaniem Ultra i w preparze 4.5 jest to świetnie zoptymalizowane. Jeśli macie słabsze karty graficzne, sugeruję tutaj zejść troszkę niżej. Może nie Ultra, a Medium albo Low. To też zależy od waszych upodobań. Efekt zobaczycie na kadłubie samolotu. Dynamiczne oświetlenie. Koniecznie, jeśli używacie samolotów PMDG, ponieważ te samoloty nie mają innego oświetlenia. Jeśli macie słaby komputer i nie używacie samolotów PMDG i innych firm, które używają dynamiczne oświetlenie, warto rozważyć wyłączenie. Ale tylko przy naprawdę słabym sprzęcie. Czy światła lądowania oświetlają ziemię? No, przydaje się. I tutaj właśnie problem z PMDG. Jeśli macie samoloty PMDG i wyłączycie światła dynamiczne, to wasze światła lądowania nie będą oświetlały ziemi. No bo nie macie świateł dynamicznych. Tak naprawdę samolot w ogóle nie ma świateł. Więc wtedy ta opcja w ogóle nie działa. O tym trzeba pamiętać. Jeśli nie używacie świateł dynamicznych, no to sprawdzajcie dla każdego dodatku, czy te światła dynamiczne obsługuje, czy nie. Lens flare, no czyli ta flara, jeśli patrzymy na słońce, odpowiednio do waszych upodobań. Shadows. Shadow quality, high, medium. Nie widzę wielkiej różnicy, ani w obciążeniu, ani w wyglądzie. Draw distance, high. Koniecznie high. Draw distance, high zapewnia wam niezłą widoczność. Ciekawe, co tam namieszałem, że mi się odbudowuje terrain data. Draw Distance High zapewnia odpowiednią widoczność cieni chmur, jeśli latacie na średnich i dużych wysokościach. Draw Distance Medium sprawdza się przy lotach bardzo nisko, ale już tak od 6-8 tysięcy stóp brak cieni chmur troszkę dalej od samolotu zaczyna być irytujący. Dlatego polecam High,
Nie zauważyłem, żeby to istotnie wpływało na obciążenie komputera. O tym mówiłem na temat właśnie tych dalekich cieni. To jest gdzieś ta odległość, gdzie one się już tutaj pojawiają lub mogłyby się nie pojawiać, jeśli wybierzemy inne opcje. Cienie, rzucanie i przyjmowanie cieni. Przyjmowanie, wszystko powinno przyjmować cienie. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę bardzo słusznie, że miałem wyłączone cienie na drzewach. No i drzewa wtedy były nienaturalnie jasne. Nie widzę specjalnego obciążenia od tej opcji Receive. Widziałem pewne obciążenie od Cast, szczególnie jeśli damy na przykład cienie budynków i drzew, wtedy to obciążenie się robi dość duże. Poza tym na przykład drzewa rzucają beznadziejne cienie i te cienie lubią migotać. Tutaj miałem problemy z tymi cieniami, nawet jeśli wydajność mi pozwalała. Luki, to ty byłeś, no to jeszcze raz dziękuję i... No właśnie, głupi błąd. Takie migoczące cienie mi się na przykład nie podobają, więc z wyboru latam bez nich, nawet jak mógłbym sobie pozwolić. However. Cloud Draw Distance. 90 mil to jest wartość, która mi się po prostu podoba, wydaje mi się wygodna. Maksymalna wartość w Preperze to jest 110 mil. Tylko pamiętajcie o tym, że odległość rysowania, wiecie, wydaje się, że 90 mil, a 100 mil to, no, co to za różnica? To jest różnica jakichś 20%. Jeśli myślimy o chmurach, no to rysowanie czegoś w promieniu 90 km to jest rysowanie czegoś na określonej powierzchni. Jeśli ten dystans zmienimy na 100 mil, to odległość się zmieni o 10 mil, ale powierzchnia zmieni się o właśnie jakieś 20-25%. No bo mamy do czynienia z powierzchnią, czyli z kwadratem odległości. Nie jestem pewien, czy ten wzrost o 20-25% obciążenia jest warty tych chmurek, które nam się wyświetlają gdzieś tam nad horyzontem. To samo dotyczy 110 mil. Powierzchnia, no. 90 razy 90. Ja wiem, że w tej chwili liczę dla kwadratu, a nie dla... Policzmy to porządnie. Powierzchnia koła to jest πr do kwadratu. 90 razy 90 razy 3,14, jeśli wiedza szkolna mnie nie opuściła. Luki nie do końca tak. Active Sky wymaga, żeby były identyczne. I to zresztą przy Active Sky będę mówił, żeby to dopasować. No właśnie, mamy 25 tysięcy mil lub 31 tysięcy. To jest różnica 1,5 20%. Przy 110 milach to jest różnica 38 tysięcy, no to 25 na 38. To jest różnica 35% obciążenia. I wydaje mi się, że nie warto. Kiedy zobaczycie... Jedyny problem, który zobaczycie przy tych 90 milach odległości rysowania chmur, pojawi się na bardzo dużej wysokości w lotach. Nawet nie 737, bo 737 zwykle latam gdzieś na flight level 350, 330. A ja raczej przy 747. Przy małym obciążeniu flight level 390 i tam zaczynam widzieć kraniec chmur, który jakoś tak nienaturalnie się... które jakoś tak nienaturalnie kończą się w którymś miejscu dookoła mnie.
Okej, tu mamy mury kończące się. Zresztą nawet nie wiem, czy one się kończą. However. Robimy mu jakąś pogodę. Up. Add custom weather. Damy sobie widzialność. Może być 50 mil. Obojętne, obojętne. Dodaj warstwę chmur. Stratusów oczywiście i damy overcast na wysokości 20 tysięcy i grubość chmur. Proszę bardzo. Next, next, next. OK. Debug, refresh. Jest custom weather. O! I tu mamy tę sytuację. Zwróćcie uwagę. No widać tą... ten kraniec rysowania chmur. I w takiej sytuacji, jeśli to was radzi, to moją radą, która zapewni dobre wrażenia i dobrą wydajność, jest zmiana widzialności. Visibility options. Max upper visibility. 90 mil. Spróbujmy to wysłać. Może nawet 80 mil. Jasne, studiujemy tą pogodę. Nie jest tak ładnie jak było. Nie lecimy nad idealną warstwą chmur. Ale wydaje mi się, może nie mam racji, ale wydaje mi się, że w takim lekkim zamgleniu te chmury, które gdzieś tutaj się kończą, przestają być takie denerwujące. Zresztą ta sytuacja, którą teraz pokazuję, ta sytuacja idealnej warstwy stratusów po horyzont, w rzeczywistości jest niezwykle rzadka. I ja się z nią spotykam raz na kilkanaście, może mniej lotów. Na ogół mam jakieś kumulusy, które gdzieś tam się kończą oczywiście w odległości tych 90 mil ode mnie. Ale niespecjalnie mi to przeszkadza, o ile nie mam właśnie, tak jak teraz wróciłem do pełnej widzialności, o ile nie mam tej widzialności idealnej i nie mam tego prześwitu morza z każdej strony na granicy widzialności, to nie widzę problemu z 90 milami. Zresztą wiecie, jak ktoś ma zasoby i moc komputera, można próbować 110 mil, ale wcale nie obiecuję, że będzie dużo lepiej, bo Jeśli myślimy o tym, że to jest 90 mil, to 110 mil to jest dotąd. I wcale dużo więcej tych chmur nie będzie. Wizualnie z perspektywy pilota. Flight level 390. Oczywiście im będziemy niżej, tym sytuacja zrobi się przyjemniejsza. To też można brać pod uwagę. I na flight level 335, zróbmy 330 z tego. Na flight level 330 te 90 mil to już jest granica niezauważalna. Więc takimi trikami jest też dopasowanie tego, jak latamy, gdzie latamy, jak ustawiamy pogodę, tak żeby czerpać najwięcej przyjemności i nie obciążać nadmiernie komputera. Cloud Coverage Density, tutaj nie ma dyskusji, maksimum, to jest jedyna opcja od lat. Detailed Clouds, koniecznie.
Wolumetryczna, czyli trójwymiarowa mgła, koniecznie. Detailed precipitation. Szczegółowe tekstury opadów. Tak, one wyglądają znacznie lepiej. I windshield effects. Jeśli w samolocie są zaprogramowane, no to mają być efekty deszczu na szybach. Efekty deszczu na szybach obciążają komputer. Jeśli macie bardzo słaby komputer, można zrezygnować z nich. Jeśli macie każdy inny, zostawiłbym. Pozostałe opcje. Szczerze mówiąc, nie za bardzo widzę tutaj pole do dyskusji, bo one tak radykalnie podnoszą nam realizm tego symulatora, że uważam je za nienegocjowalne. Nawet jeśli mamy słabszy sprzęt, to lepiej poszukać oszczędności. Turbulencja. Używam ActiveSky'a, więc turbulencję mi generuje ActiveSky, także to nie ma wpływu na mój symulator. Jeśli używacie ActiveSky'a albo innego symulatora pogodowego, silnika pogodowego, sytuacja będzie taka sama. Częstotliwość zmian pogody. Znów, jeśli używacie zewnętrznego silnika pogodowego, bez znaczenia. Controls. Myślę, że to zrobimy przy innej okazji, kiedy będę omawiał tylko kontrolery. Zresztą wydaje mi się, że takie omówienie już gdzieś występuje. Wróćmy w takim razie nad Niemcy. No i co? Tyle na dziś. Tak wygląda moja konfiguracja i tak wyglądają przede wszystkim moje powody, dla których ustawiłem konfigurację taką, a nie inną. Mam nadzieję, że część tych rad Wam się przyda. Jeśli oprócz konfiguracji preparowej korzystacie z konfiguracji, z tak zwanych tweaków, czyli konfiguracji wprowadzanej bezpośrednio do pliku prepared tfg, to zacznijmy może od tego, gdzie szukać tego pliku. Plik prepared cfg znajduje się na dysku C w katalogu users, katalogu danego użytkownika, w moim przypadku WP, update'a. Pamiętajcie, że update'a jest katalogiem ukrytym, więc jeśli nie wyświetlacie katalogów ukrytych, to należy wejść w View, Options, View, Hidden Files and Folders, Show Hidden Files, Folders and Drives, OK, Update'a, Roaming, szukamy Lockheed Martina, szukamy Reaperda. Cześć Luki, do usłyszenia, do zobaczenia. I mamy Prepared CFG File. Otworzy Wam się to w notatniku, ewentualnie musicie wskazać notatnik, chyba że macie jakiś lepszy program, na przykład Notepad++, wtedy polecam ten. I ja korzystam z dwóch tweaków, tylko dwóch i żadnych więcej. Po pierwsze, Texture Size Exp 10. Jeśli macie kartę graficzną, która nie ma 11 GB RAMu, sugeruję zostać przy 9, czyli przy domyślnej wartości, jeśli macie zakliknięte Use High Resolution Terrain Textures. Jeśli chcecie obniżyć, to możecie zostawić to Use High Terrain Textures i wprowadzić tutaj 8. Jeśli macie na przykład starą kartę graficzną, 10 obciąża kartę graficzną i musicie mieć naprawdę mocną GTX 1080 Ti, RTX 2070, 2080, 2080 Ti, ewentualnie jakieś GTX 1080. No, te topowe karty z każdej serii. I drugim tweakiem, którego używam, to Max Texture Request Distance. W tej chwili testowałem opcję 1 km. Myślę, że wrócę do moich 12 km. Max Texture Request Distance powoduje lepsze ładowanie tekstur, jeśli gwałtownie zmieniacie kierunek widoku.
Akurat w tym przypadku nie mamy żadnych ciężkich tekstur. Musielibyśmy przejść na lotnisko Go to Airport. Spróbujmy tutaj. Pamiętajcie, że pomimo wpisania tej konfiguracji Reaper dalej odczytuje te wartości sprzed uruchomienia, więc cały czas działamy na poziomie 1000. Jeśli obracając widok, jeśli gwałtownie skręcając, widzicie czarne tekstury lotniska, które się po chwili, ułamku sekundy, sekundzie dwóch, ładują we właściwych kolorach, to Max Texture Request Distance może Wam pomóc. Zalecane wartości 2 km, 4 km, 8, 12. Niektórzy mówią, że 24 też jest dobre. W Preperdzie 4.5 ja odradzam 24 km. Pamiętajcie, że tweakowanie to jest zawsze zabawa, która nam coś daje i coś odbiera. I dobrze jest, wprowadzając tweaki, nie wprowadzać tweaków na zapas. Jeśli 4 km albo 8 albo 12 wystarcza, to nie wprowadzamy 24, bo lepiej nie ryzykować strat, które mogłyby to spowodować z innej strony. Więc o ile macie problem z tymi czarnymi teksturami, to pod graphics szukamy Max Texture Request Distance i zmieniamy 1000 na przykład 12 000. Ok, Warszawa nam się załadowała. Zobaczmy. No, póki co tutaj z każdej strony widać wszystko. Powinienem był jeszcze dodać, że o ile w Preperdzie w wersji 4 nawet jeszcze ten tweak miał duże znaczenie, to w 4.5 no właśnie, testowałem wartość kilometra. O! I mamy tą sytuację. Czarne tekstury. Bach, uzupełniły się. To jest sytuacja dla wartości 1000. W tej chwili wprowadziłem wartość 12 000. Jeśli zrestartuję symulator, to te czarne tekstury w Warszawie przy takim gwałtownym obrocie mi się albo nie pojawią, albo pojawią i znikną po ułamku sekundy. Więc to może pomóc w takiej sytuacji. Innych tweaków nie stosuję. Nie stosuję tweaku Affinity Mask, który ogranicza obciążenie symulatora na różnych rdzeniach procesora. Nie używałem go na ogół wcześniej, kiedy miewał sens, a w obecnej wersji symulatora uważam, że ten sens jest najmniejszy. Tutaj dystrybucja obciążenia między rdzeniami procesora jest zdecydowanie najlepsza. W zatrzymanym w samolocie tego tak bardzo nie zobaczymy, ale zwróćcie, co się dzieje z moimi rdzeniami procesora i z wątkami w momencie, kiedy samolot zaczyna się ruszać. Taka jest dystrybucja w tej chwili i moim zdaniem lepiej nie eksperymentować z modyfikowaniem tej dystrybucji, ponieważ ona jest po prostu dobra. To jest to, czego chcemy. Mamy dystrybucję obciążenia na każdym wątku. To jest 8-rdzeniowy procesor z hyperthreadingiem i o to mi zasadniczo chodzi. Także Affinity Mask nie. Texture Bandwidth Multiplier też byłbym bardzo ostrożny i odradzał, bo można się naciąć. Można wprowadzić zmiany do symulatora, które Wam się na dłuższą metę nie będą podobały. Przede wszystkim można wprowadzić zmiany, które czasem okaże się, że w sumie były złe, a nie dobre. Pamiętajcie, że plik Preper.cfg przed modyfikacją warto skopiować i zrobić kopię zapasową, taką jak ta. Pamiętajcie też, że jeśli namieszacie w pliku Preper.cfg, zawsze go można usunąć. Pach, nie ma. Uruchamiacie ponownie symulator. On się buduje od nowa. Tracicie całą konfigurację, będziecie musieli wszystkie pola tutaj opcji General i Graphics odbudować.
ale będziecie mieli symulator zbudowany od zera. To jest jakaś opcja. Dobra, na tym kończymy. 2 godziny zajęła ta konfiguracja, niestety. Nie jest to temat mały. Konfigurację kolejną, konfigurację Active Sky'a, o którą byłem proszony, zrobię przy jakiejś następnej okazji. Mam nadzieję, że trochę wcześniej, że będę w stanie się wcześniej zabrać do tego streamowania. Dziękuję wszystkim, którzy siedzieli ze mną o tej porze. To, że było nas momentami 6, 7, a przez moment chyba nawet 12 osób, robi niesamowite wrażenie. Więc jeśli podoba wam się to nagranie, jeśli w czymś wam pomaga, zawsze możecie dać łapkę w górę, subskrybować kanał. No i zapraszam na bloga i na Facebooka Calypta Aviation, również do grupy Calypta Aviation Dyskusje. Tam w razie jakichś pytań można zapytać mnie, zapytać innych osób, które się dobrze znają na symulatorach i jakiś problem omówić. Do usłyszenia i do następnego razu.